się wyprosić tą panią. Wyrwałem dwie kartki, gdzie były zdjęcia tego samochodu. Na tej podstawie napisałem do Mercedesa i Mercedes mi odpowiedział, w jakich on był kolorach, jaka była tapicerka i tak dalej. I odnowiliśmy go dokładnie tak, tak. To jest 10 lat od oficjalnego otwarcia muzeum. Tutaj jest 14 samochodów i 26 motocykli, a ogólnie jest około 200 motocykli i około 50 samochodów. Przekręcamy go w odpowiednią stronę. Impuls elektryczny jest dostarczany do kierunkowskazu, który symbolizuje nam, w którą stronę chcemy skręcić. I było to dosyć spore udogodnienie w ruchu drogowym, ponieważ wcześniej kierowca, tak jak rowerzysta, ręki musiał pokazywać. Motocykle i samochody były wypożyczane również do różnych filmów. Tutaj ostatnio był wypożyczony Ariel do firmy Bikini Blue. Samochody wypożyczamy również do różnych innych, różnych okazji. Grały w filmach, przeważnie niemieckich. Ten Mercedes, który tam jest za nami, grał w filmie Samochody nazistów i jeździłem w odcinku z Ewą Braun. Tworzył się gaz, właśnie wspomniany przeze mnie acetylem, i on tutaj przewodem jest dostarczony do lampy. Jak widzimy, w lampie nie ma żarówki, to jest taki palnik. Tamten gaz się ulatniał, kierujący tym, że pojazdem odchylał wieko tej lampy, podpalał zapałkę, podpalał tenże gaz i otrzymywał stop ostrego żółtego światła. Motocykl posiada tam hamulec tarczowy na klocek drewniany na przednie koło.